piątkowe przedpołudnie na popularnym kwadracie stanął bus oklejony reklamą programu rządowego Rodzina 500+. Przyjechali nim urzędnicy, którzy mieli odpowiadać na pytania mieszkańców dotyczące świadczenia, które zostało rozszerzone na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego. To akcja informacyjna, którą prowadzi Lubuski Urząd Wojewódzki w całym regionie. Tu są pracownicy, którzy prowadzą ten program, można uzyskać taką, no, można powiedzieć, pewną informację dotyczącą i programu 500+ w ogóle. I można uzyskać informacje o nowych zasadach, nowych warunkach. Najbardziej aktywnie składane wnioski są właśnie w Gorzowie Wielkopolskim i równie aktywnie podeszły do rozpatrywania wniosków służby Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Panie Wojewodo, 1 lipca ruszył nabór wniosków do programu 500+, w tej rozszerzonej wersji programu, czyli pierwsze dziecko już bez tego kryterium dochodowego. No i tak jak słyszeliśmy, ten pierwszy tydzień bardzo wielu mieszkańców postanowiło złożyć tą drogą elektroniczną wnioski. Jak to wygląda teraz w połowie miesiąca? Czy już wszyscy złożyli, czy jeszcze ktoś czeka? To prawda, ten program, który ruszył 1 lipca, rozszerzony program, bo już bez kryterium dochodowego, czyli też świadczenie na pierwsze dziecko, cieszy się dużym zainteresowaniem i powodzeniem. Mamy na 15 lipca, czyli w połowie miesiąca, złożonych już 57 tysięcy wniosków drogą elektroniczną. A spodziewaliście się Państwo około 100 tysięcy, tak? Więcej. To jest, tak, myślę, że ten próg zostanie osiągnięty, co prawda nie pełen, bo na pewno od 1 sierpnia wiemy, że jest możliwa droga też papierowa, ta klasyczna, jeśli tak można powiedzieć, i te wnioski będą przyjmowane w tych punktach, które były do tej pory, plus będziemy mieli na przykład w Gorzowie i Galerię Askana, i Galerię Manhattan, godziny pracy w urzędzie będą wydłużone, także każdy, kto będzie chciał, to będzie mógł ten wniosek złożyć. To jest dobra informacja, bo też te wnioski są bardzo sprawnie przez samorządy rozpatrywane. Podam tylko, że na te 57 tysięcy wniosków w ciągu 2 tygodni rozpatrzono już ponad 30%. Przekazano informacji o przyznaniu tego świadczenia. 32,5 tysiąca dzieci otrzymało takie świadczenie z tych informacji wypłacone. Ale mówimy już o faktycznych pieniądzach, czy to są na razie decyzje? Tak zwane informacje, bo to nie jest decyzja w tej chwili administracyjna, tylko informacja o przyznaniu. Natomiast z tych 17 tysięcy rozpatrzonych i przekazanych informacji wypłacono już ponad 7,5 tysiąca świadczeń na kwotę ponad 3 600 000 zł. I tu muszę powiedzieć, że bardzo sprawnie i bardzo tak dynamicznie działa Gorzowski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie na te właśnie 7,5 tysiąca wypłaconych ponad 5 tysięcy to jest Gorzów Wielkopolski i ponad 2,5 miliona złotych. Bardzo się z tego cieszę, że tak sprawnie tutaj działają ci wszyscy, którzy są zainteresowani, zaangażowani w tą akcję wypłacania tych pieniędzy. Pierwszą gminą, która wypłaciła w województwie lubuskim już 1 lipca, była gmina Szprotawa. 11 takich świadczeń na kwotę 5,5 tysiąca złotych zostało wypłaconych, czyli już pierwszego dnia, kiedy program zaczął obowiązywać. Nie ma żadnych informacji o jakichś trudnościach, utrudnieniach. Też przypomnę, że bus 500+ odwiedza lubuskie gminy. Do tej pory 50 takich miejsc spotkań w lubuskich gminach się odbyło. Zainteresowanie mieszkańców, ci, którzy potrzebują pomocy, którzy chcą otrzymać wniosek czy poradę, jak go wypełnić, oczywiście są w czasie takich spotkań. Ta frekwencja jest różna w różnych miejscowościach. Do końca lipca odwiedzimy wszystkie lubuskie gminy. Także mam nadzieję, że tak jak w pierwotnej wersji programu, tak i w tej w Lubuskiem nie będzie większych czy żadnych problemów wręcz z realizacją tego dobrego dla naszych rodzin programu. A tak jak pan wspomniał, od 1 sierpnia rusza ten nabór wniosków papierowych, czyli jeżeli ktoś
nie chce skorzystać z drogi elektronicznej, albo nie może, no bo może jeszcze nie wszyscy mają komputer, internet, no to wtedy może skorzystać właśnie z tej drogi, no i zakładam, że rozpatrywanie wniosków papierowych będzie równie szybkie i osoby, które tak złożą, będą mogły się spodziewać szybkiej wypłaty. Tak, to jest, wie pan, ta rozszerzona wersja jest prostsza dla, jak mówią sami urzędnicy, którzy rozpatrują, nie ma przecież zaświadczeń o dochodach, nie ma potrzeby weryfikacji tego. O wiele prostsza, te decyzje zapadają bardzo sprawnie, bardzo szybko. Też dodam, że pieniądze oczekują w budżecie wojewody, jeśli tylko samorząd składa zapotrzebowanie na pieniądze, bo chce już wypłacać te świadczenia, natychmiast są przekazywane z budżetu wojewody do samorządu. Także mam nadzieję, że bardzo sprawnie ta dalsza akcja wypłaty tych świadczeń będzie przebiegała. W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie z samorządowcami. Powodem było przedstawienie założeń ustawy, która ma przywrócić lokalne połączenia autobusowe. W czasie tych rozmów, które odbywaliśmy w poszczególnych gminach, uzyskaliśmy już około 50 takich propozycji bardzo pilnych i oczekiwanych przez społeczności lokalne połączeń autobusowych, które kiedyś funkcjonowały, w tej chwili nie ma, a są ważne z punktu widzenia jakości życia mieszkańców. Zainteresowanie samorządowców programem faktycznie jest duże. Przyznają oni, że brakuje na ich terenie wielu połączeń. Wójt gminy Trzebiechów liczy, że rządowy program pozwoli uruchomić nowe połączenie, które nie zrujnuje budżetu gminy. Osoby starsze, to są takie pojedyncze przypadki, ale muszę myśleć o każdym mieszkańcu. Mają problem z dostaniem się do lekarza specjalisty, czy w Sulechowie, czy w Zielonej Górze. I muszę myśleć o takich dowozach. Samą gminę nie byłoby stać. I ogromnie się cieszę, że taka inicjatywa została podjęta. Panie wojewodo, w urzędzie odbyło się spotkanie z samorządowcami. Tematem była ustawa, która 18 lipca wchodzi w życie. Mowa oczywiście o dopłatach, dofinansowaniu połączeń autobusowych, takich lokalnych, gminnych, czy nowych połączeń, albo takich, które no, od dłuższego czasu nie funkcjonują. Chodzi o to, żeby mieszkańcy mieli znowu możliwość dojechania czy to do lekarza, czy do urzędu. To prawda, to jest ustawa oczekiwana. Podczas promocji tej piątki, nowej piątki Prawa i Sprawiedliwości w poszczególnych gminach, ona się cieszyła dużym zainteresowaniem. W czasie już tej promocji uzyskaliśmy około 50 wniosków mieszkańców różnych miejscowości w naszych gminach o potrzebie przywrócenia pilnego połączeń, ponieważ nie mają dostępu do jazdu do miejscowości gminnej, czy do szpitala, czy też do szkoły. Dlatego ta ustawa wchodzi w życie i jest bardzo oczekiwana. Zrobiliśmy to spotkanie z samorządowcami, ponieważ to znowu samorząd jest tym podmiotem, który będzie ją realizował. To samorząd musi wystąpić do wojewody o środki na realizację takich połączeń. To jest podobnie jak z ustawą o Funduszu Dróg Samorządowych. Wojewoda otrzyma limit na pieniędzy dostępny dla województwa. A już pan wie, jaki ma pan limit? Jeszcze nie mamy, ten limit będzie około 20 lipca, także czekamy na ten limit. Natomiast ustawa dotyczy właśnie to, co pan wspomniał, połączeń autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Gminy mogą go realizować w różnoraki sposób, to znaczy mogą ten temat przywrócenia połączenia dogadywać, czy to z przewoźnikiem państwowym, jakim jest Państwowa Komunikacja Samochodowa, czy też z prywatnymi przewoźnikami, bo w czasie tego spotkania też padały przecież takie pytania, że po co przywracać linię, po co ma jeździć autobus, kiedy linią poruszać się będzie 10 osób na przykład. No to odpowiedź jest bardzo prosta. No wystarczy porozumieć się z przewoźnikiem prywatnym, który odpowiedniej wielkości bus będzie desygnował na tą trasę, będzie ona obsługiwana. Ważne, żeby ci, którzy oczekują tych połączeń, mogli je mieć przywrócone, mogli z nich korzystać. I w tych rozmowach wstępnych, które mieliśmy w tej chwili z kilkunastoma samorządami, takich już bardziej zaawansowanych, są zainteresowane przywróceniem przynajmniej tych takich bardzo oczekiwanych połączeń. No i mam nadzieję, że w miesiącu sierpniu, kiedy będziemy już mogli te wnioski przyjmować, rozpatrywać, taka sytuacja się w województwie lubuskim wydarzy, że przynajmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt takich bardzo oczekiwanych z punktu widzenia poprawy jakości życia mieszkańców wspólnot samorządowych będziemy mogli zrealizować. Samorządy będą mogły, no, to takie jest założenie, tak?
tak oczekiwań na dofinansowanie tych połączeń i z tego co wiemy, to przez pierwsze dwa lata to będzie złotówka, tak, do tak zwanego wozokilometra. Tak. A potem 80 groszy. Tak, w pierwszym tym okresie, o którym pan wspomniał, będzie to złotówka, natomiast później to ma być obniżone. Natomiast to jest oczywiste, że to nie jest tak, że państwo funduje połączenia samorządom, ale chce wspomóc samorządy, aby te najbardziej, jak wspomniałem, oczekiwane można było uruchomić, można było podjąć łatwiej decyzje, bo przecież wiemy, że to się wiąże z pieniędzmi budżetowymi. I ta pomoc jest znacząca i mam nadzieję, że tak jak z tymi samorządami, którymi już rozmawiałem, a są bardzo zainteresowane, jest to wsparcie, jest to zachęta do tego, aby taką linię, która została zlikwidowana, a jest oczekiwana, przywrócić. Jak pan wspomniał, w sierpniu będzie można składać wnioski, a kiedy faktycznie, realnie te autobusy czy też busy będą mogły wyjechać na drogi? To będzie zależne w bardzo wielkim stopniu od sprawności właśnie samorządu, bo my chcemy w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim te wnioski przyjmować i bardzo sprawnie je oceniać, analizować i podejmować decyzje o przyznaniu takiej pomocy finansowej. I wtedy, kiedy ta pomoc zostanie przyznana i linia zostanie uruchomiona, samorząd występuje do wojewody o przekazanie środków finansowych i też będziemy to niezwłocznie robili. Ale to jest kwestia od września, no bo to tak się wydaje, że to rozpoczyna się rok szkolny, więc wtedy może większa potrzeba, czy jednak gdzieś bardziej październik, listopad? Panie rektorze, chcemy tak zrobić, aby jeśli samorząd złoży już w sierpniu na początku, będzie aplikował o tą pomoc, chcemy, aby we wrześniu takie linie zostały już uruchomione, czyli będziemy maksymalnie sprawnie te wnioski oceniali z punktu widzenia formalnego, bo to jest istotne. Jeśli on spełni wszystkie formalne wymogi, będzie decyzja o przyznaniu takiej pomocy i myślę, że we wrześniu samorząd już będzie mógł taką linię uruchamiać. Pierwsze gminy regionu lubuskiego przystąpiły do programu Czyste Powietrze. W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim samorządowcy podpisali porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Gminy mają być pośrednikiem między mieszkańcami a funduszem. Założenie jest takie, że pracownik gminy oceni ten wniosek, pomoże wypełnić, doprowadzi do takiego stanu, że po jakby skompletowaniu tego wniosku, po jego takim prawidłowym sporządzeniu, będzie przekazywany już później do Wojewódzkiego Funduszu i dalej Wojewódzki Fundusz zajmuje się już jakby podpisaniem umowy, przyjęciem przez zarząd, no i oczywiście wypłatą środków na konto. Podpisanie porozumienia to też poprzedziły wcześniejsze spotkania z mieszkańcami, tak zwane konsultacje. Nawet po konsultacjach mieliśmy też wiele telefonów, dlatego się zdecydowałem takie porozumienie podpisać, aby ten mieszkaniec nie musiał aż jechać do Zielonej Góry. Dzisiaj komunikacja, wiemy jak funkcjonuje, szczególnie na wsiach, w naszej gminie też jest ciężko. Dlatego bierzemy na siebie ten ciężar na mocy tego porozumienia i będziemy właśnie, tak jak powiedział prezes, te wszystkie załączniki kompletować i ten wniosek pomagać mieszkańcowi złożyć. To na koniec trochę o ekologii, o czystym powietrzu, bo właśnie uruchomiony został w województwie lubuskim ten program. 5 gmin na razie podpisało porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I gminy, samorządy mają być takim pośrednikiem między mieszkańcem a właśnie funduszem, no bo to mieszkańcy są tymi beneficjentami, tak? Właściciele domków, przede wszystkim właściciele domków jednorodzinnych. Tak, to jest program, który dotyczy właśnie, tak jak pan wspomniał, właścicieli i współwłaścicieli domków jednorodzinnych, ewentualnie wydzielonych w tych budynkach lokali mieszkalnych, które mają założonym notarialnie swój akt. Natomiast dotyczy to przede wszystkim wymiany bardzo energochłonnych urządzeń grzewczych, ale też docieplenia całego budynku, wymiany okien, wymiany drzwi. Jak mówią eksperci, to może ograniczyć koszty ogrzewania takiego budynku nawet o 40%, czyli pomijam już ten fakt, o którym pan wspomniał, czyli ekologia, to bardzo istotne, te tak zwane kopciuchy, które wiemy, co emitują do naszej atmosfery. Ta współpraca bo realizatorem tego programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
Ale też ministerstwo doszło do wniosku, że przecież to w samorządach najlepiej jest najlepsza wiedza o tych potrzebach. Dostęp mieszkańców do samorządów jest przecież bardzo bezpośredni. W związku z tym ta propozycja podpisania z samorządami porozumienia, gdzie to mieszkańcy będą mogli bezpośrednio w samorządzie zaczerpnąć wiedzy o tym programie, uzyskać wniosek, uzyskać wsparcie przy wypełnieniu tego wniosku. Tutaj będzie to znowu kontakt bezpośredni Wojewódzkiego Funduszu z samorządem. To będzie oczywiście tylko z korzyścią dla samorządów. Przypomnę, że ten program obowiązuje od 1 września roku 2018 i przeznaczone na niego jest do roku 2029 ogromna kwota 103 miliardów złotych. W naszym województwie w tej chwili złożono już 1330 wniosków, z czego 770 zostało już podpisanych w formie umowy, czyli zaakceptowanych i zostaje przyznana dotacja bądź też pożyczka, bo te dwie formy są brane pod uwagę. No i w tej chwili też jest ważne, że 290 wniosków zostało już z umów, zostało zrealizowanych i ci, którzy beneficjenci, którzy uzyskali to wsparcie, już wystąpili o przelewy pieniężne i w tej kwocie będzie około 1 300 000 złotych, które już zostaną przyznane tym, którzy te inwestycje wykonali. No cieszę się bardzo, bo to jest naprawdę dobra informacja dla mieszkańców. Jest duże zainteresowanie, jak mówią samorządowcy, duża liczba chętnych o składanie takich wniosków występuje. No myślę, że będzie to kolejna korzyść dla mieszkańców, jako tych, którzy muszą przecież ocieplać domy, ponoszą z tego tytułu koszty, ale też dla naszej ekologii, dla naszego powietrza. Wszyscy chcemy oddychać zdrowym i świeżym powietrzem. Liczy pan na kolejne samorządy, które podpiszą takie porozumienia? Tak, jestem w kontakcie z samorządami. Kolejnych kilkanaście już samorządów deklaruje taką chęć podpisania takiego porozumienia. Zresztą wiem, że pan prezes Wojewódzkiego Funduszu jest w ciągłym kontakcie z samorządami. Myślę, że w najbliższych 2 tygodniach takie kolejne umowy zostaną podpisane. Ale rozumiem, że mieszkaniec, którego gmina czy miasto nie podpisała, to może też jakby na własną rękę zdecydowanie próbować. Tak jak pan mówi, ale to już jest kontakt z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Wiemy, że w takich miejscowościach mniejszych, gdzie i dojazd jest trudniejszy, czy brak, tak jak pan wspomniał wcześniej, możliwości takiego wirtualnego kontaktowania się z funduszem, to jest bardzo istotne, aby to w gminie można było uzyskać informacje, uzyskać wniosek, pomoc przy jego wypełnieniu. We wtorek po południu oficjalnie otwarto nową halę obsługi dla oddziału cudzoziemców i oddziału paszportów i imigracji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Mieści się ona w łączniku na tyłach głównego biurowca. To także ostatni akcent trwającej kilka lat przebudowy urzędu. Ważna inwestycja, której pomysł zrodził się w czasie remontu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wygospodarowaliśmy miejsce dla obsługi cudzoziemców. Przypomnę, do tej pory naprzeciw Lubuskiego Urzędu w banku pomieszczenia, za które trzeba było płacić, komfortem absolutnie nieodpowiadające potrzebom. W związku z tym pozyskaliśmy pieniądze z funduszu FAMI, to jest Fundusz Azylu, Migracji, Integracji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, prawie 3 miliony złotych. Udało się stworzyć doskonałe miejsce do obsługi interesantów, tych, którzy będą tutaj składali podania o pobyt w Polsce, o pozwolenie na pracę, a też przypomnę, że w ciągu ostatnich 5 lat 10-krotnie zwiększyła się liczba wniosków składanych tutaj. W ramach projektu zbudowano poczekalnię i halę obsługi z 12 boksami i punktem informacyjnym. Stanowiska obsługowe wyposażono w nowoczesne urządzenia do weryfikacji autentyczności dokumentów i skanery odcisków palców. Na potrzeby oczekujących utworzono kącik dla dzieci i pokój dla matki z dzieckiem. Hala jest klimatyzowana, posiada kolejkomat z 3 opcjami językowymi. Całość jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.